Ja chciałem uzupełnić, ponieważ my jesteśmy zaangażowani w bardzo wiele tematów, jeżeli chodzi o miasto Grudziądz. Zwłaszcza interesują nas tematy, o których wiemy. Wtedy staramy się je wspierać. Natomiast jeżeli są złożone jakieś wnioski i my o nich nie wiemy, no to jest nam w tym przypadku trudniej. No, ale chciałem Państwa poinformować, że tam, gdzie jest nasza wiedza wystarczająca, żeby wesprzeć jakiś wniosek, zaangażować się w ministerstwie, to robią posłowie Prawa i Sprawiedliwości, bo ich bardzo często o to prosimy. Lub też my bezpośrednio, mając nasze kontakty, ostatnio pan Marek Czepek wspominał, jak zaangażował panią poseł Anię Gębicką w rozmowy z dyrektorem szpitala. Ale proszę Państwa, my też wspieramy miasto w sprawie remontu części lekkoatletycznej, jeżeli chodzi o Olimpię Grudziądz. Tutaj Państwo dobrze wiedzą, że Ministerstwo Sportu przyznało 2,5 miliona złotych, ale jak się okazało, są to niewystarczające pieniądze. Więc staramy się, aby ministerstwo zwiększyło dofinansowanie albo pozwoliło na to, by tą inwestycję etapować, żeby na przykład wykonać część stadionu lekkoatletycznego, a w drugim etapie wykonać bieżnię w hali sportowej. Więc tutaj też prowadzimy rozmowy, naciskamy, szukamy różnego rodzaju kontaktów i też informujemy, jak ta sytuacja wygląda, bo bardzo nam na tym zależy. Sami Państwo dobrze wiecie, że to jest jednak stulecie Olimpii Grudziądz. Chociaż a propos Olimpii Grudziądz, jesteśmy zaangażowani w inny temat, o czym może dzisiaj nie chciałbym mówić, ale wspomnę, ponieważ chcemy, aby Energa, Grupa Orlen zaangażowała się w wsparcie Olimpii Grudziądz drużyny piłkarskiej. Takie rozmowy zostały rozpoczęte, trwają negocjacje w tej sprawie, więc mam nadzieję, że któregoś dnia będę mógł Państwa poinformować, jak to, czym to się skończyło. Natomiast ja jestem pozytywnie ustosunkowany do tego tematu, więc mam nadzieję, że już niedługo pewne efekty tych negocjacji, tych wcześniejszych rozmów, które miałem z panią prezes w grudniu, mają miejsce. Proszę Państwa, na dzisiaj zaprosiliśmy na przykład prezesa Rządowego Centrum Legislacji do Grudziądza. Jest kilka tematów, które chcemy z nim poruszyć, między innymi ten pierwszy dotyczący Olimpii, ale nie tylko. Kilka kwestii dotyczących także szkoły wyższej, jeżeli chodzi o WZU. Jest kilka innych tematów, które są dla nas bardzo ważne, więc dzisiaj będzie taka okazja, żeby prosić go o to wsparcie i jego zaangażowanie się w sposób bezpośredni w tematy grudziąckie. Więc jak Państwo widzą, jesteśmy zaangażowani. Będziemy Państwa też informować, jakie są efekty tych wszystkich naszych podejmowanych działań. Ale tak jak powiedziałem na początku, jeżeli o czymś wiemy, jeżeli wiemy, że został jakiś wniosek złożony, albo że są podjęte jakieś działania, żeby pozyskać środki finansowe, to my staramy się w to wszystko angażować. W niektórych sprawach informuję też pana prezydenta, że byłem tu, czy byłem tam, by też miał pewną wiedzę. No i również od niego oczekujemy tego typu postawy, że jeżeli on podejmuje jakieś działania, gdzieś jedzie, czy też składa jakiś wniosek, fajnie by było, żeby opozycja też miała informacje na ten temat, żebyśmy potem nie byli zaskakiwani, bo miałem czasami takie telefony z ministerstwa, że miasto złożyło wniosek w takiej czy innej sprawie, a ja na przykład nic o tym nie wiem i nic na ten temat nie mogę powiedzieć. Dopiero wtedy rozpoczynam poszukiwanie informacji w konkretnych wydziałach czy u samego pana prezydenta, na jakim to jest etapie. A czy to rozmowa z Energą uczestniczył przedstawiciel miasta, czy tylko Rady Prawa i Sprawiedliwości? Osobiście, pani redaktor, osobiście byłem w Gdańsku, rozmawiałem z panią wiceprezes Adrianą Sikorską. Olimpia Grudziądz złożyła wniosek, trwają negocjacje w tej sprawie. Na razie tylko tyle.